Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, w tym pokażę, jak oznaczyć, wyróżnić kolorem albo innym wyglądem wartości najwyższe albo najniższe według kategorii. Konkretnie będę chciał ustawić na najwyższych cenach dla każdego produktu, na przykład kolor tła, bądź na najniższych cenach dla każdego produktu kolor tła. Jeżeli tematyka związana z wyszukiwaniem wartości najniższych, najwyższych warunkowo Cię interesuje, to wszystkie filmy związane z tą tematyką zebrałem w playlistę. Link do niej masz teraz w prawym górnym rogu ekranu. W tym odcinku wykorzystam też formatowanie warunkowe, używające formuły i jak działa ten mechanizm, na spokojnie omawiam w odcinku, do którego link też masz w prawym górnym rogu ekranu. Jest to odcinek 846. Gotowy? Do dzieła. Pokażę rozwiązania działające w dowolnej wersji Excela, jak i trochę łatwiejsze rozwiązanie działające tylko w najnowszej wersji Excela. Może zacznijmy od tego, które działa w dowolnej wersji Excela. Spójrz. Dla każdej komórki w kolumnie cena będę chciał sprawdzić, czy ta wartość dla danego produktu, czy ta cena jest równa najwyższej spośród wszystkich pozostałych dla produktu A. W tym przypadku spójrz, czyli tutaj mam jakieś ceny dla produktu A i muszę przy każdej z nich sprawdzić, która z nich jest równa najwyższej. Właśnie przy tej Excel ma ustawić kolor. Jak to zrobimy? Powiem Excelowi, aby sprawdził, czy ta cena jest równa najwyższej, więc użyję funkcji MAKS, otwieram nawias od funkcji MAKS i teraz w funkcji MAKS podam tablicę, która będzie zawierała ceny dla produktu, przy którym stoję, czyli dla produktu A, a ceny dla pozostałych produktów zamienię na wartości fałsz, czyli tu będzie fałsz i tak dalej. Aby to zrobić, użyję funkcji jeżeli, omawiałem to szczegółowo w poprzednim odcinku. I funkcji jeżeli każę wartości z tego zakresu przyrównywać do tego produktu, przy którym stoję. Jeżeli z tego porównania wyjdzie mi prawda, to będę chciał pobrać cenę z tej kolumny. Też blokuję adresy tego zakresu, nie podaję wartości jeżeli fałsz, więc jeżeli warunek nie będzie spełniony, to Excel wygeneruje mi wartość fałsz. Zamykam nawias od funkcji jeżeli, zamykam nawias od funkcji max, zatwierdzam, kopiuję do samego dołu. Przypominam, szczegółowo tłumaczyłem, jak działa ta formuła w poprzednim odcinku. Obejrzyj 884, jeżeli chcesz zrozumieć, co tutaj dokładnie się dzieje w tej formule. I teraz taką formułę mogę wykorzystać w mechanizmie o nazwie formatowanie warunkowe, aby na jakimś obszarze, na przykład tu na tych cenach, ustawić kolory w tych miejscach, w których dana wartość jest równa wartości najwyższej dla danego produktu. Więc, zgodnie z zasadą, żeby tak robić, żeby się nie robić, skopiuję tę formułę z komórki, Ctrl+C, Escape. Zaznaczam teraz obszar, w którym chciałbym włączyć takie automatyczne zmienianie wyglądu i wchodzę do karty narzędzia główne, formatowanie warunkowe, wybieram polecenie nowa reguła. Wybieram opcję użyj formuły. Przypominam, to jak wykorzystywać formuły w formatowaniu warunkowym omawiam w osobnym filmie, link do niego też w prawym górnym rogu ekranu masz teraz. I w polu formuły klikam Ctrl+V, wklejam tę formułę. Jeśli moja formuła ma dotyczyć tylko tego jednokolumnowego zakresu, to nie trzeba tutaj w niej nic zmieniać, nie muszę zmieniać tutaj blokowania adresów niektórych. Wybiorę tylko wygląd, więc klikam w przycisk formatuj, wybieram jakiś wygląd, klikam OK, jeszcze raz OK. I spójrz jak pięknie. Mogę teraz te wartości prawda, fałsz stąd wyrzucić i sprawdzę, czy działa. Jeżeli dla produktu A tutaj wprowadzę jakąś wyższą cenę 900, Enter, to kolor przeskoczył na tę właśnie cenę. Fajne? Jeżeli fajne, to oczywiście klikaj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Rozwiązanie dla nowej wersji, dla nowszej wersji Excela. Jeżeli masz Office'a 365 albo Excela w wersji 2019 lub nowszej, to masz dostępne takie funkcje jak MAKS warunków i MIN warunków. Omawiałem je w poprzednim odcinku i przy pomocy tych funkcji możesz zrobić dokładnie takie samo formatowanie warunkowe. Tylko tym razem dla odmiany zaznaczmy najniższe ceny dla każdego produktu. Więc ustawiam się przy pierwszej z cen, żeby zasymulować tę formułę. Nie muszę tej formuły wpisywać w komórkach, ale łatwiej ją zrozumieć i też wytłumaczyć będzie mi ją Tobie, jeżeli pokażę Ci, co tu się dzieje, jak tutaj wygenerowane zostaną te prawdy i fałsze. Więc powiem Excelowi znowu, sprawdzaj, czy ta cena jest równa najniższej spośród wszystkich dla tego produktu, przy którym stoję. Więc użyję funkcji min warunków. Tej funkcji jako pierwszy argument podaję wszystkie ceny, bo z nich chcę wybrać wartość najniższą, znaleźć wartość najniższą, blokuję adresy tego zakresu, F4, średnik i teraz podam zakres sprawdzany pod kątem kryterium, a następnie kryterium, więc zakresem będą te produkty, blokuję ten adres tego zakresu, F4, średnik, a jako kryterium wskażę tę komórkę z nazwą produktu, przy którym się znajduje. Zamykam nawias od funkcji min warunków, zatwierdzam to enterem, kopiuję do samego końca w dół, dwa razy klik i spójrz, mam również prawdę i fałsze. Jeszcze jedna mała wskazówka, tam przy tej poprzedniej formule, jeżeli byś chciał tę formułę, którą wcześniej pokazywałem, wpisywać tutaj do komórki, tak jak ja to robiłem, to jeżeli masz Excela starszego niż 2019, innego niż 365, to musiałbyś tamtą formułę zatwierdzać naciskając Ctrl+Shift+Enter. Wracając do tej formuły, spójrz, mogę również ją skopiować, Ctrl+C, Escape, mogę teraz zaznaczyć zakres, dla którego chciałbym ustawić te kolory i tu dla odmiany ustawmy kolor na całym wierszu, więc zaznaczam w ten sposób moją tabelkę i wchodzę ponownie do narzędzia główne, formatowanie warunkowe, nowa reguła, użyj formuły. W polu, w którym ta formuła ma się znaleźć, klikam Ctrl+V, żeby ją wkleić, ale tym razem z racji tego, że formuła dotyczy aktywnej komórki, a zaznaczyłem więcej niż jedną kolumnę, to muszę sprawdzić, czy odpowiednio adresy są poblokowane. Te adresy, które są wykorzystywane w funkcji min warunków jako zakresy, czyli adres tego zakresu z nazwami produktów i adres tego zakresu z cenami, one zostają niezmienione, zablokowane tak jak są, natomiast adresy tych pojedynczych komórek, które są wykorzystywane w tym warunku, czyli adres tej komórki i adres tej komórki, one powinny być zablokowane tak, aby mogły się skopiować te adresy w dół, ale w lewo lub w prawo nie. Więc ustawiam kursor przy adresie E3, naciskam F4 3 razy, aż dolar wskoczy przed E, a przed trójką nie i podobnie przy adresie D3. F4, 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 mam dolarka przy D3. Więc dla tej komórki tutaj Excel musi patrzeć, czy ustawić kolor na niej, czy nie, badając to, co jest tutaj w tej komórce i sprawdzając, czy ta wartość jest równa wartości minimalnej dla tego produktu, przy którym się ta wartość znajduje. Klikam w przycisk Formatuj, wybieram jakiś kolor, klikam OK, jeszcze raz OK i spójrzę pięknie. Też przetestujmy, czy działa. Tym razem to są wartości najniższe, więc dla któregoś produktu, na przykład dla B, zmienimy tę wartość na jakąś małą, stówka, Enter, teraz to jest wartość najniższa. Prawda, że fajne? Pewnie, że fajne. Klikaj w takim razie łapkę w górę, daj znać w komentarzu pod filmem, czy Ci się to podobało. Być może masz jakieś inne pomysły na rozwiązanie tego typu zagadnienia. Dołącz też do moich kontaktów mailowych, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Link w opisie pod filmem albo w prawym górnym rogu ekranu. To wszystko w tym odcinku i do usłyszenia w kolejnym.